Siema, siema. Przygoda. Ach, przygoda. Boiler czy coś takiego. Podobno się nie uruchamia. Zobaczmy, czy nie wybuchnie. No nic, nie ma. Głucho wszędzie, cicho wszędzie. Co to będzie? Dobra, odłączam. Odłączam. Dobra, start. Zobaczmy. Nisko, ale rezystor chyba też jest nisko. Albo się przepalił. Pół ohma na kondensatorze. Tutaj to samo. Dwa mikro 400 voltów. Bezpiecznik jest ok. O, tak jest dobrze. Dobrze. No dobra.
spróbujmy coś wymontować, bo tak to będziemy dochodzić i dochodzić. Dawaj ten prąd. Okej. Pierwszy pacjent. Ja nie lubię takich. Ciekawe, czy to się... Dobra, mamy wymontowane kondensatory, które robiły nam kuku. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. No nie, naprawdę. Teraz spojrzę, ale to jest... Ma to coś wymów? Półtora ohma. Kurde. Dobra. Nic. O, nic. Jeszcze ten drugi. Nic i będzie ciekawie. Jeden ohm. 0,8, 0,7. No i mamy gadatkę. Także żadne przekaźniki, panie. Przekaźniki. Diagności, kuźwa. Ty. Czy ja mam takie maleństwa, kurde? Ło, nie to brąca. Czy ty czujesz to, co ja? Nara. To sobie na razie zatrzymajmy. Afrika. O,
takich zbliżeń. I co, widać ten ekran? Uhuhu. No i co mamy? 10 omów. No to dobre. 2000 nano. A ten jeszcze lepszy. Rezystor. Dobra. 2200 nano, to by wychodziło 2,2 mikro. Co do tych 10 ohmów, może tak być. Dobra, ja idę szukać takiego elementu, wrócę, znowu się włącza. Okej, jedziemy dalej, wiecie co, jest taki temat, że że ten rezystor też tu nie pasuje. On ma takie pęknięcie. I nie powinien mieć zwarcia, powinien mieć według tabeli kolorów. One. Co jest? I'm open line. Open line. No, a według mnie to jest brązowy, czarny, różowy, czerwony i srebrny. Czyli...
Czyli albo z tomu, albo 1 kilo. Tyle. Także jutro po części i składanko, i wtedy będziemy patrzeć, co jest grane, bo takich części nie mam. Nara. Muszę dograć małą ratę. Niestety już tylko i wyłącznie na tym zdjęciu, ponieważ już nie mam możliwości pracować z tą płytką, z tym sterownikiem. Ostatecznie zostały wymienione cztery elementy, te dwa kondensatory, zdjęcie poglądowe oraz L1 i R8. Tak jak tutaj pamiętacie, R8 wstawiłem 100 ohmów, 2-watówkę, a L1 już nawet nie pamiętam, jak to było w ohmach. Po wymianie sterownik ruszył, został zwrócony do właściciela, testowany przez 4 dni, bez problemu działał, także wymiana zakończona pełnym sukcesem i naprawa tak samo. Także tyle w ramach tej naprawy, nagrywając ten materiał, właściwie obrabiając go, znalazłem taki materiał, wątek właściwie na elektrodzie. Link zamieszczam w sekcji opisowej. Także dzięki za oglądanie. Jeszcze raz pozdrawiam i do następnego.